To, co robimy, czyli oferujemy finansowanie. PFR Ventures ma 27 podpisanych umów z funduszami inwestycyjnymi i to one oferują finansowanie na różnym etapie rozwoju, bo zaczynamy od programów, które oferują 1 milion złotych, a kończymy na 60 milionach złotych. Czyli rzeczywiście, jeżeli przejdziecie przez sieć mentorów, chcielibyśmy Was trochę dalej za rękę zaprowadzić do funduszu inwestycyjnego, które mamy w tej naszej stajni PFR-u. Ponad 65% firm, które są obecne na Facebooku w Polsce, stwierdzają, że ta obecność właśnie pozwala im się rozwijać na innych rynkach. Także współpraca i partnerstwo w kontekście takich inicjatyw jak dzisiejsza wydaje nam się być absolutnie kluczowa. Stworzyliśmy ten program po to, żeby wspierać już startupy, a nie indywidualne osoby. My się mocno skupiliśmy na tym, żeby mentorować konkretne projekty, konkretne produkty, konkretne firmy. Żeby to właśnie wyzwania biznesowe były tą dziedziną, którą ma zająć się mentor. Ponadto budowanie sieci kontaktów, żeby współpracować między sobą jak najbardziej. W drugiej edycji rozbudowaliśmy bazę ekspertów. Mieliśmy około 30 ekspertów, teraz mamy łącznie 40 ekspertów. Zmieniliśmy troszeczkę też zasady. Mianowicie w pierwszej edycji mogliśmy tylko przyjąć do współpracy spółki akcyjne. Dostawaliśmy sygnały, że wiąże się to z utrudnieniami jednak, ponieważ większość tych początkujących startupów jest jeszcze na etapie działalności gospodarczej, więc rozszerzyliśmy właśnie to kryterium. Ja ze swojej strony pomogę startupom w trzech obszarach. W ustawieniu strategii komunikacyjnej. Drugim takim obszarem będzie na pewno kreacja, bo kreacja na Facebooku, Instagramie to jest dosyć specyficzna kreacja. A trzeci obszar, bardzo implementacyjny, jak te kampanie po prostu ustawić. Od startupów, z którym będę współpracować, oczekuję determinacji, konsekwencji i otwartości na feedback. Myślę, że to są kluczowe rzeczy, które pomogą nam osiągnąć konkretne efekty w tym mentoringu. Wierzę, że skonfrontowanie naszych pomysłów na globalny rozwój z mentorami pozwoli nam uniknąć jak najwięcej błędów, no i co za tym idzie, zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, czasu i energii przy zjednywaniu sobie globalnych rynków. Dzięki naszej mentorce wypracowaliśmy system ulepszenia naszej platformy. Startup Kidos jest to marketplace zajęć dla dzieci, gdzie rodzice mogą online wyszukać i zarezerwować, wykupić, opłacić zajęcia dla swoich pociech. BrandMed to przede wszystkim agencja działająca dla klientów z zakresu sektora ochrony zdrowia. Dzięki sieci mentorów poukładaliśmy nasz zespół, dowiedzieliśmy się więcej na temat venture buildingu i jesteśmy mocniejszą firmą, mocniejszą marką.